W poprzednim odcinku dowiedzieliście się o 5 rzeczach, które mogą się przydać przy wykonywaniu natrysku. W tym filmie opowiem, jak prawidłowo wykonać natrysk. Podłącz zasilanie do zestawu. Pamiętaj o sprawdzeniu kierunku obrotów silnika. Włącz urządzenie i ustaw temperatury pracy na blokach grzewczych i wężach. Temperatura pracy zależy od typu stosowanej piany. Jeśli nie jesteś pewien, jak dobrać temperatury, skontaktuj się z dostawcą systemu. Gwarantuje Ci to optymalne warunki przetwarzania. Umieść pompy transferowe w odpowiednich beczkach z surowcem. Bardzo ważne jest pilnowanie, żeby nie doszło do zamiany, gdyż grozi to awarią urządzenia. Naszym wykonawcom odpowiednio oklejamy pompy, aby nie doszło do pomyłki. Podgrzej surowce w beczkach do odpowiedniej temperatury. Jeśli używasz systemu otwartokomórkowego, to pamiętaj o dokładnym wymieszaniu poliolu. W czasie, kiedy trwa podgrzewanie, warto ponownie sprawdzić warunki w miejscu aplikacji, szczególnie temperaturę i wilgotność podłoża oraz otoczenia. Nie zapomnij o zabezpieczeniu miejsca pracy. Kiedy wszystkie parametry są właściwe, rozwijamy węże i odpowiednio zabezpieczeni w kombinezon i maskę, przystępujemy do wykonania natrysku. Pierwszy strzał z pistoletu wykonujemy na dowolne podłoże, karton lub folię, aby sprawdzić prawidłowość pracy maszyny i pistoletu oraz zachowanie materiału. Lepiej uniknąć sytuacji, kiedy wykonamy natrysk nieodpowiednio przygotowaną pianą PUR. Jak zacząć? Natrysk zaczynamy od najtrudniejszych miejsc, stopniowo pokrywając całą zadaną powierzchnię. Zalecamy natryskiwanie po obwodzie, a następnie wypełnianie pozostałych elementów. Pamiętajmy o natryskiwaniu optymalnych warstw oraz o zachowaniu przerw pomiędzy kolejnym natryskiem w tym samym miejscu. Dobrym nawykiem jest kontrolowanie grubości całej izolacji, żeby uniknąć konieczności ścinania piany. Dlaczego? Szkoda naszych pieniędzy. Pamiętać należy, że reagujemy na zmieniające się warunki. Gwałtowne ochłodzenie może wymagać podniesienia temperatury składników. Na bieżąco kontrolujemy dokładne wykonanie izolacji, uzupełniając w razie potrzeby za cienko natryśnięte miejsca. Pamiętaj, aby natrysk w każdym pomieszczeniu wykonać na żądaną grubość, a następnie przejść do kolejnego pomieszczenia. Unikniesz niepotrzebnego przenoszenia sprzętu, dzieląc pracę na etapy. Niedopuszczalne są miejsca niepokryte pianą, gdzie widać podłoże. Po wykonaniu natrysku wraz z inwestorem lub jego przedstawicielem należy dokonać odbioru pracy. Inwestor przed wejściem powinien być zabezpieczony w maskę i kombinezon ochronny. Wypełnij deklarację aplikatora. Należy pamiętać, że przez 24 godziny nikt nie powinien przebywać w miejscu przeprowadzenia natrysku. Jakiekolwiek prace wykończeniowe mogą się odbywać dopiero po tym czasie. Dobrym zwyczajem jest posprzątać po pracy. Klient zadowolony będzie polecał Was innym. Zobaczcie następny odcinek, w którym opowiem, jak prawidłowo zakończyć pracę po wykonaniu natrysku.